Szanowni Państwo, prace na tzw. Alei Starów, czyli ulicy pomiędzy ulicą Majówka a ulicą 8 Maja, dobiegają powoli końca. Prace te wykonuje lokalna firma Zakład Usług Wodnych i Komunalnych pana Łukasza Misztala, która wygrała przetarg na zrealizowanie tej inwestycji. Koszt zrealizowania tej inwestycji to około 485 tysięcy złotych. W ramach inwestycji zostały wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej, została wykonana podbudowa. W tej chwili kładziona jest kostka. Natomiast wykonywane są również pomiędzy budynkami miejsca postojowe z płyt ażurowych. Tych miejsc postojowych dzięki tej inwestycji w tym rejonie przybędzie, a one, wydawać by się mogło, były i są bardzo potrzebne. Szanowni Państwo, kończymy pracę na ulicy Piaskowej. To jest jedna z dróg, które miały nawierzchnię gruntową. W tym roku będą miały nawierzchnię utwardzoną z betonowej kostki brukowej. W ramach inwestycji, którą tu wykonujemy, została wykonana kanalizacja deszczowa, została wykonana ulica z kostki brukowej betonowej, zostają wykonane zjazdy na posesję, ale również wykonujemy oświetlenie. Ta inwestycja była poprzedzona wykupem terenu od prywatnych właścicieli, którzy byli właścicielami działki, po której przechodzi droga. W ramach tej inwestycji, którą wykonuje Zakład Usług Wodnych i Komunalnych pana Łukasza Misztala ze Starechowic, płacimy 625 tysięcy złotych za wykonanie tej inwestycji.